Cześć, dzisiejszy odcinek będzie na temat projektowania person użytkowników i jest to bardzo ważny, jeden z podstawowych obowiązków designera UX. I ten obowiązek zazwyczaj się wykonuje na samym początku projektu i chciałbym co nieco na ten temat powiedzieć, ponieważ ostatnio miałem przyjemność być w jury, gdzie gimnazjaliści, licealiści wykonywali swoje pierwsze projekty biznesowe. I większość z nich odpowiadało na pytanie jury, dla kogo jest ten produkt, kto będzie klientem. Każdy, chłopak, dziewczyna, młody, stary. I powiedzmy sobie szczerze, bardzo rzadko się zdarza tak, że projektuje się produkt masowy od samego początku. Zazwyczaj produkty stają się masowe po czasie, a na samym początku są skierowane do jednego konkretnego użytkownika. Są bardzo wyspecjalizowane, są bardzo takie w punkt. Rzadko kiedy projektuje się od samego początku produkt, który z góry będzie z założenia masowy. Bardzo częstą przypadłością czy to twórców jakichś projektów, czy to nawet designerów, jest tworzenie projektu pod siebie. To my stawiamy siebie w centrum wszechświata, zamiast z pokorą posłuchać, co inni mają do powiedzenia. I właśnie persona jest takim narzędziem w tym całym procesie projektowym, które pomaga nam stworzyć jakieś założenia, do których możemy się w przyszłości odwołać. Dodatkowo, jeżeli ktoś nowy przyjdzie do naszego projektu, będzie z nami współpracował jakiś nowy deweloper, nowy designer, to pokazując mu taką personę, możemy kogoś wdrożyć do projektu. Dobrze zrobiona persona powstrzymuje nas od dodawania nieskończonej ilości feature'ów do naszego produktu. Staramy się skupić właśnie na cechach danej osoby. I właśnie, w personie powinny znaleźć się wszystkie cechy tego naszego wyimaginowanego, idealnego klienta, do którego będziemy celować z naszym przekazem, z naszą aplikacją. I warto by było, żeby w tej personie znalazły się takie informacje jak wiek, jak miejsce zamieszkania, ile dana osoba ewentualnie zarabia, jakie są jej problemy w życiu, czy jakieś potrzeby, aspiracje, co dana osoba by w życiu chciała osiągnąć. W takiej personie się zawiera. Zawiera się też imię, nazwisko, żeby nie mówić o jakimś wyimaginowanym tworze, o jakimś wyimaginowanym kliencie, użytkowniku, tylko bardzo często Janie Kowalskim, Pawle Sławiaku. Pozostając w tematyce szkolnej, wyobraźmy sobie, że robimy aplikację, która jest właśnie skierowana, która jest skierowana prosto w uczniów. I biorę ten przykład szkolny, ponieważ wszyscy, w zasadzie większość z nas chodziła do szkoły. Jeszcze pamiętamy, w jaki sposób ten cały ekosystem funkcjonuje i będzie nam łatwiej na tych przykładach szkolnych zrozumieć, o co chodzi w personach, do czego one służą i jak się je konstruuje. Dzięki temu przestaniemy projektować aplikacje, które są dla wszystkich. Czyli jeżeli zaczynamy robić taką aplikację, to możemy wyjść z takiego założenia, że robimy aplikację, która ma pomóc uczniom dostać się na studia, żeby później mogli dostać się do korpo. Ponieważ, tak nam się wydaje, każdy uczeń marzy o tym, żeby dostać się na studia. Ale już po takim pierwszym researchu i po tym, jak w zasadzie każda szkoła funkcjonuje, możemy sobie uświadomić, że w szkole są różne grupy uczniów. Są normalni, typowi uczniowie, są kujony oraz są łobuziaki i drechole. Każda z tych grup ma inne cele, ma inne ambicje i inne problemy w życiu. I robiąc prosty research, można dojść do prostych wniosków, że taki kujon to w zasadzie ma już gwarantowane miejsce na studiach, ponieważ on bierze udział w olimpiadach naukowych i nie musi się dokształcać, żeby po prostu się na te studia dostać. Typowy uczeń ma olbrzymią bazę różnych aplikacji, z których może korzystać. Ciężko mu zaoferować coś nowego. Ale na przykład taka grupa jak dresiarze, jak łobuziaki, nie ma zbyt dużo aplikacji, które są ukierunkowane prosto w nich, w ich potrzeby. Dlatego może się okazać, że koniec końców będziemy robić aplikacje na przykład dla mężczyzn, którzy 2-3 razy kiblują w pierwszej klasie liceum,
A więc te nasze pierwotne założenie, że będziemy robić aplikację, która pomoże się komuś dostać na studiach, może być w ogóle nietrafione. Tak, aby być tego stuprocentowo pewnym, jakie funkcje powinna mieć aplikacja, warto poświęcić trochę czasu na poznanie naszej persony dogłębnie. Na przykład, można spróbować przeprowadzić z nią wywiady, co ją interesuje, co ją boli oraz jak wygląda jej życie w kontekście, który nas interesuje. Dopiero na tej bazie wiadomo, co jest naszym fundamentem, na którym będziemy projektować. Nie zapominajmy o innych osobach, które się kręcą wokół uczniów, ponieważ nie jest powiedziane, że to uczeń będzie korzystał z naszej aplikacji. Może się okazać, że będzie z tej aplikacji korzystała na przykład wychowawczyni, albo jakiś nauczyciel, albo konserwator powierzchni płaskich. Bo może się okazać, że ten konserwator powierzchni płaskich będzie przemieszczał się właśnie z miotełką po korytarzu i zobaczy, że ten uczeń się dziwnie zachowuje. Zaznaczy to na aplikacji i może w ten sposób uchroni jakiegoś ucznia przed samobójstwem, które są tak popularne w dzisiejszych czasach wśród młodzieży. Albo na przykład ktoś, jest jakiś system, który na przykład może informować, że dany uczeń się źle zachowuje i te informacje wprost pójdą do wychowawcy, dzięki czemu ten wychowawca na bieżąco będzie mógł sprawdzać, kontrolować, czy na przykład ten łobuziak, ten drehol robi jakieś postępy wychowawcze. Może to będzie jakiś taki sposób, w który umożliwi tej osobie wyjść na prostą w przyszłości, tak żeby nie skończyła z piwem pod budką z piwem. Dobrze zrobiona persona powinna opierać się na jakichś danych. A skąd brać te dane? Ankiety, jakieś dane statystyczne. Jeżeli nasz produkt już działa dosyć długo, to możemy z Analyticsa pobrać takie dane, jeżeli zbieramy. Bardzo często za taką personę, jakby informacje na temat persony, to podaje właściciel danego biznesu, ponieważ zna ten biznes bardzo dobrze i jest w stanie jakoś oszacować, kto jest jego potencjalnym klientem. Cały czas jednak trzeba te persony aktualizować, bo to nie jest tak, że już raz się zrobi i to już koniec, nie wracamy do tematu. Bardzo często do projektu dochodzą nowe persony, czasami niektóre trzeba usunąć, jeżeli nie są perspektywiczne. Ja na początku, jak zaczynałem tą branżę, myślałem, że persony to jest taki bullshit, że po co to robić. Ale z mojego doświadczenia zawodowego wyszło, że jest coś zupełnie na odwrót. Dobra persona naprawdę jest pomocna i to mnie najbardziej zaskoczyło, że dawanie imion i nazwisk naprawdę ma sens, ponieważ później w pracy naprawdę się z tego korzysta i jeżeli mamy jakiś produkt i robimy coś dla Johna, albo dla jakiegoś kana, to się okazuje, że inni ludzie wolą korzystać z takiego określenia niż na przykład service provider. I to dobrze. Uczłowieczanie klienta jest zawsze w porządku, jeżeli wszyscy to robią. To naprawdę dobrze działa. A jeżeli chodzi o dobre działanie, no to zapraszam Was do działania, do subskrypcji, do lajkowania i może wyjątkowo zostawienia komentarza, jak się materiał podobał. O czym chcecie więcej?